Zanim spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym, żebyśmy podkreślili sobie parę rzeczy związanych z nawróceniem. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy nawrócenie wystarczy, ale powiedzmy sobie, czym nawrócenie jest. W paru punktach, nie będziemy teraz tego bardzo szeroko analizować, ale po pierwsze, nie można się nawrócić, jeśli się tego nie akceptuje. Nie można się nawrócić, jeśli się tego nie pragnie. Tak? Nawracają się osoby, które rzeczywiście widzą taką potrzebę i chcą to zrobić. Powiedziałbym więcej. Nie można się nawrócić, jeśli nie widzi się takiej konieczności. Tak to jest w życiu ludzi, że przychodzi taki moment, przychodzi taka chwila, że rozumieją, że coś musi się zmienić radykalnie w życiu. Radykalnie. Jest to konieczne, tak? Nawrócenie to taki moment w życiu człowieka, w którym zaczyna rozumieć, że życie bez Boga nie ma sensu. Pozwólcie na pewną ilustrację. No, myślę, że większość osób tutaj zgromadzonych ma za sobą uroczystość zaślubin. Taką swoją, osobistą, ale nawet jeśli nie, to przecież mogliśmy obserwować pewnie gdzieś zaślubiny własnych tam przyjaciół czy kogoś z rodziny. Ja sam miałem ten przywilej prowadzić wiele uroczystości ślubnych. I jest pewna ciekawa rzecz. W pewnym momencie w czasie zaślubin dochodzi do momentu, kiedy młoda para przyrzeka sobie wierność. Formy tych przyrzeczeń, tych ślubnych przysięg są bardzo różne. I ja też różne takie przyrzeczenia wysłuchiwałem, czy wspólnie ustalaliśmy z młodymi przed uroczystością zaślubin, jak to będzie brzmiało. Są takie sytuacje, kiedy młodzi są tak opanowani i odważni, że potrafią z pamięci bardzo ładne teksty powiedzieć w czasie tej przysięgi. Są tacy, którzy powtarzają jakieś frazy za tym, który celebruje uroczystość zaślubin. A są tacy, że ledwie są w stanie wydusić z siebie tak. Jakiekolwiek byłyby to zaślubiny, jakiekolwiek przyrzeczenia małżeńskie, czy mówione z pamięci, czy powtarzane, one wszystkie muszą zawierać jedną ważną rzecz. Że chcę być Ci wierny, chcę być z Tobą, niezależnie od okoliczności, tak? I w biedzie, i w bogactwie, i w zdrowiu, i w chorobie. Pamiętacie? Do kiedy chcę być Ci wierny? Do śmierci, tak? Co oznacza? No zawsze. W gruncie rzeczy. Jest taka specyficzna forma zaręczyn czy oświadczyn. To jest chyba, nie wiem czy jedyny, ale na pewno jeden z niewielu takich pozytywnych określeń słowa starość. Generalnie jak mówimy o starości, to nie kojarzy się to dobrze, tak? A to jest przemijanie, no człowiek już nie ma tyle sił, coraz częściej potrzebuje jakiejś pomocy, ale kiedy ktoś komuś się oświadcza, to mówi coś takiego: chciałbym się z Tobą zestarzeć. Czyż nie brzmi to romantycznie? Chciałbym się z Tobą zestarzeć. Co to oznacza? Że byłoby to dla mnie największym szczęściem, gdybym po prostu mógł być z Tobą stale, ciągle. Towarzyszyć Ci w każdym momencie Twojego życia. Chciałbym być zawsze z Tobą. I kiedy mówimy o nawróceniu, to właśnie coś takiego moglibyśmy powiedzieć o naszych relacjach z Bogiem. Boże, odkryłem, że jesteś dla mnie kimś szczególnym i chcę być od tej chwili zawsze z Tobą. A więc nawrócenie to taki moment zaślubin, czy też moment oświadczyn, jakkolwiek byśmy to sobie wyobrazili. Boże, nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Chcę być z Tobą na zawsze. I teraz to pytanie. Czy nawrócenie wystarczy?
Czy ten moment zaślubin, tak, z Bogiem wystarczy? Czasami mówimy tak, kiedy ktoś decyduje się, żeby zostać ochrzczonym, że to jest ślub z Bogiem. Chrzest, który przeżywają ludzie, to jest taka forma zaślubin z Bogiem. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Spróbujmy poszukać odpowiedzi w Słowie Bożym. Kiedy otworzymy pierwszy list do Tesaloniczan apostoła Pawła, tam 4 rozdział i 3 werset, znajdziemy od razu odpowiedź. Oczywiście ja będę chciał ją troszeczkę rozwinąć, ale przeczytajmy, co apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, wiersz 3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. A więc jaka jest wola Boża? Uświęcenie. Uświęcenie. Tam dalej jest jakby coś dopowiedziane, tak? Żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Wiecie, kiedy po raz pierwszy czytałem te słowa, to pomyślałem sobie, zresztą przypuszczam, że nie byłem jakimś wyjątkiem, że dotyczy to po prostu wierności temu przykazaniu, które mówi o tym, żeby nie cudzołożyć, tak? No, wszeteczeństwo kojarzy się z tym od razu, ale po jakimś czasie, kiedy znowu czytałem ten fragment, skojarzyłem sobie to z czymś innym. W Piśmie Świętym i w Starym i w Nowym Testamencie jest wiele takich miejsc, w których Bóg i Jego lud przyrównani są do małżeństwa. Parę przykładów króciutko z 2 listu do Koryntian z 11 rozdziału 2 werset, czytamy tutaj tak. Apostoł Paweł mówi: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Tak? A więc lud Boży jest zaręczony z Chrystusem, czy poślubiony Chrystusowi. Inny fragment, też z Nowego Testamentu, przeczytam, list do Efezjan, rozdział 5. Tam jest w tym 5 rozdziale taki dość duży akapit dotyczący właśnie małżeństwa. I Paweł, pisząc o małżeństwie, o relacjach między mężem a żoną, coś ciekawego dodaje. 5 rozdział listu do Efezjan, 31 i 32 wiersz. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I dalej co? Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A więc kiedy wchodzimy w ten szczególny związek, w tę szczególną relację z Chrystusem w dniu chrztu, albo inaczej byśmy powiedzieli, w tym czasie swego nawrócenia, to wchodzimy w taką szczególną zażyłość, związek, który nie powinien być przerwany. Jeśli zostawiamy Chrystusa po jakimś czasie, to co się dzieje w tym naszym duchowym życiu? Następuje to duchowe wszeteczeństwo. Oddajemy się innym Bogom. Teraz może na to nie ma czasu, ale gdybyśmy czytali wiele fragmentów z ksiąg Starego Testamentu, na przykład z księgi Ezechiela, tam są pewne fragmenty, które mówią o tym, tak, że Izrael był tą niewierną żoną. A więc jeśli zostawiamy Boga, w duchowym wymiarze stajemy się wszetecznikami. I Paweł, tak to rozumiem, też i w tym kontekście to pisze. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Czyli być uświęconym to pozostawać w tym ścisłym związku z Bogiem dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa. Nie tak dawno temu studiowaliśmy list do Hebrajczyków, gdzie Pan Jezus jest przedstawiony jako ten nasz pośrednik, arcykapłan. Dzięki Jego służbie my jesteśmy utrzymywani w tym ciągłym związku z naszym Bogiem. A więc uświęcenie to jest ciągłe trwanie w Bogu.
Był ten moment, kiedy były zaślubiny, był ten moment, kiedy zachwyciliśmy się Bogiem, ale potem trzeba w tym związku trwać. To jest uświęcenie. Nie można być uświęconym, jeśli nie przeżyło się nawrócenia. To jest jasne. Ale nie można być nawróconym, jeśli nie pragnie się uświęcenia. To jest chyba logiczne, tak? Nie można być uświęconym, jeśli się nie pragnie nawrócenia. Jeśli nie chcesz żyć z Bogiem, to jak możesz być uświęconym? To jest po prostu jasne. Nawrócony człowiek uznaje Boże zasady jako priorytetowe, nawet jeśli ich zachowanie wymaga pewnego wysiłku. Być może ktoś się czuje zaniepokojony. Prosta rzecz. Jeśli jesteś w małżeństwie, jeśli jesteś w związku małżeńskim, to czy zachowanie związku małżeńskiego wymaga jakiegoś wysiłku? Wymaga. Oczywiście, że wymaga. Ja nie chcę powiedzieć, że jest to coś ciężkiego, to powiedzielibyśmy, jest taki słodki ciężar, czy słodki wysiłek, tak? Trzeba się o siebie czasami troszczyć. To nie jest tylko okres miesiąca miodowego, tak? Kiedy się przysięga na ślubnym kobiercu, to mówi się tak, bo chcę być tobie wierny i w zdrowiu, i w chorobie. Jeśli żona, czy też mąż jest chory, trzeba się nim opiekować. Czy fizycznie jest to oczywiście jakiś wysiłek, czasami i mentalnie, jeśli ciężka choroba. Ale nikt z nas, jeśli kochamy się wzajemnie w małżeństwie, nie traktuje tego jako strasznego jakiegoś wymagania, strasznej rzeczy, tak? Jesteśmy razem, choć kosztuje nas to pewien wysiłek. W kontekście naszych relacji z Bogiem, jakiego wysiłku? Może nie odpowiemy sobie na to pytanie od razu. Pozwólcie, że przeczytam pewien fragment z książki Życie Jezusa. Pamiętacie, był taki moment, zresztą on właściwie pojawił się dwa razy w misji Pana Jezusa, kiedy Jezus wypędzał pewnych ludzi ze świątyni. Tych, którzy tam handlowali, którzy właściwie z tego świętego miejsca zrobili sobie targ, tak? Okazję, żeby zarobić. I jak Ellen White to komentuje? Żydzi, których Jezus wygnał ze świątyni, pretendowali do miana dzieci Abrahama, lecz uciekali przed obecnością Zbawiciela, gdyż nie mogli znieść chwały Bożej, która się w nim przejawiała. W ten sposób dali dowód, że nie są przysposobieni przez łaskę boską do uczestniczenia w nabożeństwie odprawianym w świątyni. I teraz posłuchajcie. Wykazywali gorliwość w okazywaniu pozorów świętości, lecz nie zwracali uwagi na własne serca. Oni się starali. Oni wkładali w tą swoją religijność, jakkolwiek ją rozumieli, jakiś wysiłek. Oni, moglibyśmy powiedzieć, inwestowali w swoją wiarę. Ale jak Ellen White to opisuje? Wykazywali gorliwość w okazywaniu pozorów świętości, podczas gdy nie myśleli o tym, co w sercach. Uświęcenie to nie jest tylko wynikające z własnego wysiłku, z własnej gorliwości, jakieś posłuszeństwo. Uświęcenie to nie jest posłuszeństwo, które wynika z własnego starania, z własnej gorliwości i przejęcia. Uświęcenie jest czymś znacznie więcej. Czym? Też chciałbym, żebyśmy sobie na coś odpowiedzieli, zanim odpowiemy na to pytanie. W innej książce Ellen White, w książce Droga do Chrystusa, znajdziemy też bardzo ciekawe słowa. To niemożliwe, byśmy o własnej sile wydostali się z przepaści grzechu, w której toniemy. Pobudki naszego serca są złe i nie potrafimy ich zmienić. Wiecie, zanim będę czytał dalej, powiem o pewnym człowieku. Wiele lat temu, kiedy służyłem na północy Polski, kiedy jeździłem do jednego ze zborów, spotykała mnie pewna ciekawa sytuacja. Otóż wygłosiłem kazanie, a po kazaniu już po nabożeństwie podszedł do mnie pewien człowiek
I powiedział tak: pastorze, no piękne kazanie, bardzo poruszające, ale mam jedno pytanie do pastora. Jak sobie poradzić z grzechem w życiu? Jak zwyciężyć grzech? Wiecie, no starałem się tak jak potrafiłem wyjaśnić mu pewne rzeczy na podstawie Słowa Bożego, dawałem pewne porady. Kiedy miesiąc później przyjechałem znów do tego zboru z kazaniem, wygłosiłem kazanie, skończyło się nabożeństwo, ten sam człowiek przyszedł: pastorze, piękne kazanie, bardzo poruszające, ale mam do pastora pytanie, jak zwyciężyć grzech w życiu? I wiecie, no żeby skrócić może tę historię, za każdym razem, jak przyjeżdżałem do tego zboru z kazaniem, powtarzała się ta sama historia. I ja w pewnym momencie zacząłem się denerwować, jadąc do tego zboru z kazaniem, bo myślę sobie, no jak ja odpowiem temu człowiekowi na pytanie? On ciągle nie jest zadowolony, a próbowałem różnego sposobu. Wiecie, powiem tak, po latach rozumiem, że to jest podstawowe, czy jedno z podstawowych pytań, z którym musi sobie poradzić człowiek. Bo tak jak, no niestety tak możemy sobie to powiedzieć, tak jak czasami małżonkowie mają problem, żeby zachować swoje życie w czystości i wierności, tak ludzie mają problem, żeby mimo pewnych deklaracji pozostać wiernym Bogu. W pewnym momencie gdzieś tam pojawiają się upadki, zamierzone czy niezamierzone, teraz o tym nie będziemy mówić. I jeśli ktoś jest wrażliwy, jeśli ktoś chce być z Bogiem, a takie upadki się pojawiają, to sumienie takiego człowieka zaczyna być niespokojne. Pastorze, co ja mam robić? A moglibyśmy powiedzieć tak w gruncie rzeczy: Boże, co ja mam robić? Co ja mam robić? A więc jeszcze raz do tego fragmentu chciałbym wrócić na moment. To niemożliwe, byśmy o własnej sile wydostali się z przepaści grzechu, w której toniemy. Pobudki naszego serca są złe i nie potrafimy ich zmienić. Któż czystym uczyni skalane? Nikt zgoła. To jest cytat z Księgi Joba. Dalej jest list do Rzymian. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, a nawet nie jest do tego zdolna. I dalej Ellen White pisze: wykształcenie, kultura, ćwiczenie woli i wszystkie ludzkie wysiłki mają swoje właściwe znaczenie. Tutaj jednak są bezsilne. Tutaj jednak są bezsilne. I dalej, musi to być moc działająca od wewnątrz, nowe życie pochodzące z góry, zanim człowiek może doznać przemiany od grzechu do świętości. Mocą tą jest Chrystus. Jedynie Jego łaska potrafi ożywić martwe władze duszy i pociągnąć ją do Boga, do świętości. Nie możemy nie tylko zmienić naszego grzeszenia, ale tak jak ona napisała, nie możemy nawet zmienić naszych pobudek, naszych motywacji. I wydawałoby się, że w takiej sytuacji człowiek stoi na jakiej pozycji? Na straconej. Tak? Na dzień dobry. Na dzień dobry człowiek stoi na straconej pozycji. Źródło serca powinno być oczyszczone. Jeśli nasze serce jest skalane, to jak możemy być świętymi ludźmi w życiu? Oczywiście możemy tworzyć pewną grę pozorów. Tak jak ci Żydzi, których wygnał Pan Jezus ze świątyni, tak? Ellen White opisała, tak? Że oni czynili naprawdę wiele wysiłków, żeby okazywać pozory pobożności. Pamiętacie, w pewnym momencie Jezus nawet dość mocne kazanie wygłosił skierowane do nauczonych w piśmie i faryzeuszy, kiedy mówił tak, że jesteście jak groby pobielane. Na zewnątrz wszystko pięknie, a w środku? Jak w takim razie możemy stać się uświęconymi ludźmi? Ten fragment, który był już parę chwil temu czytany z tego miejsca, pozwolę sobie go przypomnieć, drugi list do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 18. Tutaj mamy tę niesamowitą receptę. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc tą drogą do tego, żeby żyć uświęconym życiem, życiem, które jest zgodne z wolą Bożą, jest nieustanne
przyglądanie się Chrystusowi. Nie ma innego sposobu. To jest tak proste, że czasami wydaje się niezwykle trudne. Bo my ludzie w pewnym momencie łapiemy się często na czymś takim. No, ale jaka jest moja rola w tym wszystkim? No taka, żeby żyć z Chrystusem. Pozwólcie jeszcze na jedną myśl z podpióra Ellen White, tym razem z książki Działalność apostołów. Bardzo ciekawa i bardzo mocno korespondująca myśl właśnie z tym fragmentem z Biblii, który przeczytaliśmy przed chwilą. Przemiana charakteru jest zawsze wynikiem wspólnoty z Chrystusem. Można mieć najbardziej jaskrawe wady charakteru, skoro jednak ktoś stanie się prawdziwym uczniem Jezusa, moc Bożej łaski odmieni go i uświęci. Widząc niby w lustrze chwałę Pańską, przemieniany jest z chwały w chwałę, aż staje się podobny do tego, kogo wielbi. Jeszcze raz przeczytam to pierwsze zdanie. Przemiana charakteru jest zawsze, zawsze wynikiem wspólnoty z Chrystusem. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Jaki więc wysiłek mamy włożyć w to, żeby żyć uświęconym życiem? Na co powinniśmy zwrócić największą uwagę? Na życie w łączności z naszym Zbawicielem. I tu rozgrywa się zawsze ta największa walka. Mogę złożyć osobiste świadectwo. Moja największa duchowa walka odbywa się zawsze na tym polu, żeby mieć łączność z Jezusem. Każdego ranka, kiedy się budzę, toczę tę walkę. Ja nie chcę powiedzieć, że ona zawsze jest ciężka, ale zawsze pojawiają się, albo prawie zawsze, takie podpowiedzi. No jest dużo rzeczy, którymi się powinieneś zająć od samego rana. Tyle spraw, tyle ciekawych rzeczy, które niekoniecznie są twoimi obowiązkami, ale świat jest taki kolorowy i tyle informacji. To jest zawsze duchowa walka. Jeśli żyjesz z Jezusem, żyjesz uświęconym życiem. Jeśli nie żyjesz z Jezusem, nie żyjesz uświęconym życiem, tylko grą pozorów. Uświęcenie to nie jest postępowanie według listy zakazów i nakazów. Nawet, mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie, nawet jeśli są to przepisy dekalogu. Żyjemy wtedy tylko grą pozorów. Uświęcone życie pojawia się wtedy, kiedy żyjemy z Chrystusem. Gdybyśmy chcieli to tak troszeczkę podsumować. Ja to nazywam 3 razy U. Usprawiedliwienie, a więc to, czego doświadczamy przy nawróceniu, to jest wejście, dar wejścia w bliskie relacje z Bogiem. Usprawiedliwienie otwiera nam wejście w relacje z Bogiem. Uświęcenie to jest dar utrzymywania, nieustannego utrzymywania bliskich relacji z Bogiem. Dzięki Chrystusowi, tak jak to powiedziałem. Jest jeszcze jedno U, uwielbienie. To jest dar wiecznej relacji z Bogiem, który otrzymamy w dniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To wszystko jest darem. A więc walka odbywa się o to, czy pozostajemy w tej bliskiej relacji z Bogiem pod wpływem Ducha Świętego. Posłuchajmy tutaj pewnej rzeczy. To, że potrafisz kogoś skrytykować, to, że masz odwagę wytknąć błędy nawet pastorowi, to, że umiesz zidentyfikować bestię, która wychodzi z morza, z Apokalipsy Jana. To, że jesteś przekonany do biblijnej resztki i jak ona zachowujesz 10 przykazań, łącznie z tym 4, nie upoważnia cię jeszcze, żebyś nazywał się uświęconym człowiekiem. To nie upoważnia cię jeszcze, żebyś nazywał się uświęconym człowiekiem. Z przykrością muszę stwierdzić, że niektórzy chrześcijanie nie różnią się specjalnie od tych faryzeuszy i uczonych w piśmie z czasów Pana Jezusa. Od tych zimnych formalistów zainteresowanych przede wszystkim demonstracją własnej pobożności i lubujących się w zauważaniu słabszych i godnych pogardy. Nieważne jakie masz pojęcie o sobie. Ważne jest to, czy twój charakter pokazuje, że jesteś naśladowcą Jezusa.
Czy potrafisz pochylić się jak Pan Jezus nad trędowatym? No, owszem, w polskiej rzeczywistości nie spotykamy trędowatych, ale spróbujmy sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć na te polskie warunki. Czy potrafisz przytulić dziecko i powiedzieć, że do takiego należy Królestwo Boże? Czy potrafisz zachęcić i docenić starszego zboru? Czy potrafisz powiedzieć budujące słowo prostytutce? Czy z szacunkiem odniesiesz się do człowieka, który myśli inaczej albo wierzy inaczej? I czy nie będziesz osądzał tych, którzy myślą inaczej niż ty? Nie lubię czytać komentarzy internetowych. Nie wiem, być może nie wszyscy z jakimś zapałem oglądają jakieś internetowe produkcje, jakiekolwiek one by były i na jakiejkolwiek platformie. Lubię sobie czasami na kanałach YouTube posłuchać dobrych wystąpień, ale nie lubię czytać komentarzy, bo czasami są żenujące. Czasami są żenujące. Czasami mam wrażenie, że niektóre osoby czują się przy całej poprawności swojego teologicznego myślenia, czują się najlepiej wtedy, kiedy kogoś potrafią wdeptać w ziemię i pokazać, kto tu rządzi w tym wszystkim. To nie jest charakter Chrystusa. To nie jest charakter Chrystusa. Parę myśli sumujących nasze rozważanie. Po pierwsze, uświęcenie jest procesem. Kiedy czytamy Słowo Boże, znów moglibyśmy czytać wiele tekstów. Zacytuję z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział i drugi werset. To czytamy tak. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Dzisiaj na naszym nabożeństwie mamy kilkoro dzieci, w tym dwoje w wieku niemowlęcym. Czy jakiemukolwiek zdrowo myślącemu rodzicowi przyszłoby na myśl, że wtedy, kiedy rodzi się dziecko, jadą do jakiegoś dużego miasta, stawiają na centralnym skrzyżowaniu tego miasta i mówią: no, kochany, daliśmy ci życie, zrobiliśmy, co mogliśmy, a teraz sobie radź. A teraz sobie radź. To jest rzecz zupełnie naturalna i tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że kiedy rodzi się dziecko, trzeba dać mu czas. Oczywiście ono wymaga opieki, troski. Może z wiekiem coraz mniejszej, chociaż powiedzenie mówi, że wiecie, małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Ale dziecko wzrasta. Staje się coraz silniejsze. Gdzieś tam po roku może pojawiają się pierwsze słowa, takie bardziej artykułowane. Nabiera jakieś umiejętności, większej koordynacji ruchowej, zaczyna chodzić, biegać, zaczyna się uczyć, zaczyna dojrzewać. To wszystko wymaga czasu. I tak jest w tym naszym uświęceniu. Nie od razu stajemy się takimi, że ludzie uważają nas za tytanów wiary, bohaterów wiary. Ważne, żebyśmy wzrastali. Tragedią niektórych ludzi jest to, że mówią: no, osiągnąłem już całkiem przyzwoity poziom. Wystarczy. Jeśli nie rozwijasz się duchowo, to naprawdę duchowo umierasz. Uświęcenie jest znakiem Bożego działania. W Księdze Ezechiela w rozdziale 20, wiersz 12 jest bardzo ciekawy fragment. Czytamy tutaj tak. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Popatrzmy, święcenie soboty, biblijnego szabatu, czwartego przykazania z boskiego dekalogu, jest znakiem tego, że nie tylko należymy do Boga, ale że w naszym życiu to uświęcenie, którego doświadczamy, jest czyim dziełem? Bożym. Ja, Pan, ich uświęcam i dlatego dałem im moje sabaty, mówi Boże Słowo. Uświęcenie
jest efektem życia z Jezusem. O tym już mówiliśmy, ale pozwolę sobie jeszcze jeden tekst, żeby to przypieczętować, powiedzieć. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, 22 i 23 wiersz. Pan Jezus odnosi się do przyszłości, do Jego powrotu i mówi tak. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość czy bezprawie. Wiecie, wielu uświęconych ludzi może być zaskoczonych w dniu przyjścia Pana Jezusa, odkrywając, że to wszystko, co robili, z Bożej perspektywy wyglądało na bezprawie. To jest dziwne. Ale kluczowe jest to, co Pan Jezus tutaj powiedział. Jeden krótki zwrot. Jaki jest problem? Może nie w tym, że wy czyniliście coś złego, ale w tym, że między nami nie było bliskich więzi, bliskich relacji. Ja was po prostu nie znam. My czasami, kiedy mówimy o naszym stosunku do Boga, to podkreślamy, co też jest oczywiście prawdą i wynika ze Słowa Bożego, że ważne jest to, żebyśmy znali Chrystusa. Tak? To jest życie wieczne, aby poznali jedynego prawdziwego Boga i Chrystusa, którego posłałeś. Ale ważne jest to, żeby Chrystus nas znał. Wiecie, to czasami używam takiego porównania. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wycieczce w Stanach Zjednoczonych, zwiedzamy Waszyngton, stolicę tego państwa. No, podchodzimy do Białego Domu, tam przy bramie stoi jakiś ochroniarz. Podchodzimy do niego, chciałbym spotkać się teraz z prezydentem Bidenem. Dobrze znam prezydenta Bidena. No, taka historia mogłaby się dla nas trochę źle skończyć, tak przypuszczam. Może moglibyśmy zostać potraktowani przy użyciu środków przymusu bezpośredniego, jak to mówią, ale w najlepszym wypadku ten ochroniarz, czy tam jakiś, no nie wiem, żołnierz, ktokolwiek powiedziałby, no to bardzo dobrze, że znasz prezydenta Bidena, tylko jest jedno pytanie. Czy on ciebie zna? Kiedy Pan Jezus powróci, czy powie, nie mogłem się doczekać, tak dobrze się z nami, za długo się nie widzieliśmy, chodź do mnie. Czy powie, no jakoś nigdy nie mieliśmy okazji, no nie przypominam sobie. Jest to niesamowicie ważne. A więc kiedy mówimy o tym świętym życiu, to tak naprawdę to jest życie z Bogiem. Życie w obecności Jezusa Chrystusa. Wejście w bliskie relacje z Chrystusem jest otwarciem się na wpływ Ducha Świętego, czego efektem jest owoc Ducha Świętego. Jak długo ma trwać ten proces? Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię z własnego dzieciństwa. Pod wieloma względami miałem szczęśliwe dzieciństwo. Może nie do końca, ale pewne rzeczy były naprawdę cudowne i trochę współczuję dzisiejszym dzieciom. Wiecie, ja wychowywałem się w czasie, kiedy dzieci były wolne. A więc kiedy wychodziły z domu, no to świat stał otworem. Na ile ci starczyło sił, to po prostu mogłeś gdzieś tam iść, czy do lasu, czy w pole, czy na łąkę. No ja się nie wychowywałem w górach, ale las miałem pod nosem. 100 metrów może od domu, łąki, pola, no cudowne miejsce. Byłem dzieckiem wolności. Do szkoły miałem 5 kilometrów pieszo, nie było komunikacji, więc każdego dnia w jedną stronę godzinę czasu, z powrotem godzinę czasu. Któregoś wiosennego dnia, miałem wtedy 7 lat, to była pierwsza klasa, zostałem zaproszony do kolegi po lekcjach, żeby się pobawić. No cóż to za pokusowało, oczywiście, że poszedłem, nie omieszkałem i tak się zabawiliśmy, że w pewnym momencie zobaczyłem, że słońce jest niebezpiecznie nisko przy linii horyzontu. No i pomyślałem sobie, oj, mogą być kłopoty. Więc mówię, słuchaj, muszę iść do domu, wiecie, godzina czasu. Pomyślałem sobie wtedy, pójdę na skróty. Była droga na skróty, to była droga przez pola, ona liczyła sobie 4 kilometry, kawałeczek lasu tam gdzieś po drodze był. Wiecie,
Świat mnie zawsze od początku interesował i wszystko, co na tym świecie, od najdrobniejszych rzeczy. A to jakieś mrowisko było po drodze, a to jakieś gosiennice tam się uwijały, a to jakieś ptaki, a to jakieś drzewa, a to jakiś rów tam z wodą był i tam, nie wiem, jakieś cierniki w tym rowie pływały. Wiecie, efekt tego był taki, że kiedy w końcu trafiłem do domu, do mojej wioski, to było kompletnie ciemno. I wchodzę do tej wioski i myślę sobie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Jakiś ruch w wiosce, ludzie ze światłami biegają, jakaś nerwowość, jakieś pokrzykiwania. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Wchodzę do domu, a moja mama siedzi przy stole, głowa skryta w rękach i płacze. Szukała mnie już milicja. A ja po prostu miałem świetny dzień, tak? I poszedłem sobie na skróty. Nie zawsze jest dobrze chodzić na skróty, ale kiedy mówimy o uświęceniu, jest skrót. Pozwólcie, że przeczytam razem z wami pewien fragment z Listu do Rzymian. Też moglibyśmy czytać dużo innych fragmentów z podobnym sensem. 8 rozdział 31 i 32 wiersz. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Czego? Mielibyśmy problem, gdybyśmy chcieli teraz zrobić sobie listę. Czego? Łatwiej jest powiedzieć wszystkiego. Łatwiej jest powiedzieć wszystkiego. Bóg w Chrystusie darował nam wszystko. To nie było tylko tak, że dając nam Jezusa, dał tego, który umarł za nasze grzechy. Choć też, i to jest jakiś fundament dla nas, tak? Bo w Chrystusie mamy przebaczenie całej naszej przeszłości. Ale w Chrystusie dał nam też zwycięstwo. Pozwolę sobie jeszcze zacytować drugi list do Koryntian, 2 rozdział i 14 wiersz. Napisane jest tutaj tak. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zawsze nam daje zwycięstwo. Wiecie, ja czasami dyskutowałem z Bogiem na bazie tego tekstu. Panie Boże, jeśli tu jest napisane, że zawsze dajesz zwycięstwo, to dlaczego ja zawsze nie zwyciężam? Zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie? Albo podobnie brzmiące. Aż w pewnym momencie odkryłem pewien klucz w tym wersecie. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś zwycięzcą. Jeśli żyjesz w ścisłym związku z Nim, jesteś zwycięzcą. Jeśli On wypełnia twoje życie, jeśli twoje pierwsze myśli, kiedy budzisz się rano, biegną właśnie tam do Niego, to żyjesz uświęconym życiem. To żyjesz uświęconym życiem. Tak więc dzisiaj, kiedy myślimy o naszej drodze z Bogiem, czy chcielibyśmy pozostawać w obecności naszego Zbawiciela cały czas? Czy wtedy, kiedy budzimy się rano i od razu być może pojawiają się też takie myśli związane z naszymi obowiązkami i wyzwaniami, które są przed nami, chcielibyśmy powiedzieć nie, tamto później, na tamto przyjdzie czas. Ja teraz muszę mieć ten swój czas z tym, który jest dla mnie najważniejszy. Czy chcesz, aby Bóg był pierwszym w twoim życiu zawsze? Czy rozumiesz, że twoim celem nie jest uświęcenie, ale twoim celem jest Chrystus, który daje ci uświęcenie? Czy chcesz być z Nim? Niech Pan Bóg błogosławi wszystkie dobre decyzje, które zapadną dzisiejszego dnia. Amen.